Czy to jest temat od dawna obecny w Pana twórczości, właśnie ikony? Tak, częściowo ikony są obecne w twórczości. Zwykle to są staroruskie ikony, które albo kopiuję, albo robię interpretacje na ich temat. Na pewno dużo na zamówienie. Czy są w jakichś kościołach gdzieś to możemy spotkać? Raczej w takich prywatnych rękach. Rozumiem, nie? Tak. Z powodzeniem. Kiedyś sprzedawałem w galeriach w Krakowie, a teraz no... Tak. A którą szczególnie z ikon by Pan wyróżnił z jakiegoś powodu osobistego czy innego? Ale proszę podejść. Włodzimierskie, ta duża, czy anioły na przykład, no to są dla mnie takim tematem ciekawym do nawet powielania i przetwarzania wręcz. A coś o miejscu, w którym Pan mieszka, pracuje, działa? Ja mieszkam w Tomicach, jestem nauczycielem, jak się określam, wiejskim nauczycielem. Pracuję w szkole podstawowej w Woźnikach i praca z dziećmi daje mi jakąś satysfakcję. Bardzo dziękuję.